Siemanko, jeżeli przez przypadek trafiłeś na ten film, bo szukasz dla siebie agregatu prądotwórczego, to zachęcam Ciebie do zajrzenia do opisu, tam zostawiam link do filmu, w którym mam nadzieję, że znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania, ponieważ zrobiłem tam mnóstwo testów, a także podzieliłem się moimi spostrzeżeniami i przemyśleniami odnośnie zakupu agregatu. A dzisiaj mam dla Was mega ciekawy film, bo z tego filmu informacje wyniosą dla siebie zarówno osoby, które dopiero co zastanawiają się nad agregatem i jeszcze nie wiedzą, z czym trzeba się mierzyć, ale także i fachowcy, nie tylko od agregatów, ale także i od urządzeń, które teoretycznie są przystosowane do pracy z agregatem. Moja przygoda w ogóle z agregatem zaczęła się dosyć nieszczęśliwie, ponieważ pierwsze urządzenie, które podłączyłem do tego agregatu i urządzenie, z którym wiązałem największe nadzieje, jeżeli chodzi o pracę na tym agregacie, nie chciało z nim współpracować. Urządzeniem tym jest przecinarka plazmowa Ideal Expert PFC. Znacie ją z filmu, gdzie pokazywałem jej możliwości i naprawdę sama przecinarka jest bardzo fajna, bo na 230 ma naprawdę niesamowite możliwości, jeżeli chodzi o cięcie materiału. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział tego testu, to link także jest w opisie. Czyli reasumując, sprzedawca agregatu był przekonany, że ta przecinarka będzie na tym agregacie pracować, ponieważ jej moc znamionowa była niższa niż moc znamionowa agregatu. Nawet mieliśmy pewien zapas. Z kolei sprzedawca przecinarki plazmowej także był pewien za urządzenie, ponieważ jest to przecinarka wyposażona w PFC, czyli moduł do pracy w trudnych warunkach zasilania. Wręcz ta przecinarka jest sprzedawana jako urządzenie do pracy z agregatami prądotwórczymi. Zobaczmy więc, jaki był efekt spotkania tych dwóch urządzeń, które rzekomo powinny ze sobą bez problemu współpracować. Zacznijmy od parametrów agregatu. Podawałem je w poprzednim filmie, ale tutaj będą nam potrzebne, żebyście mieli obraz całokształtu. Agregat na silniku diesla, moc znamionowa dla napięcia 400 V to jest 7,6 kW, a dla 230 V to jest 6 kW. Jest to agregat dual, dlatego mamy taką dużą moc dostępną na jednej fazie. No za to niestety musimy dopłacić. No ale jeżeli ktoś potrzebuje, tak jak ja, mieć i jedną fazę i trzy fazy, no to jest to rozwiązanie w sam raz dla niego. Uzwojenia są miedziane, agregat jest wyposażony w AVR, czysta sinusoida. To za chwilę zobaczycie na oscyloskopie, jak ta sinusoida wygląda. Dodatkowo rysunek na stronie agregatu sugeruje wręcz, że te skoki napięcia są tutaj utrzymywane do 2%. Jest wskazane właściwie napięcie peak to peak. Wbrew pozorom ta informacja jest naprawdę istotna, ponieważ odniosłem takie wrażenie, że część ludzi, która teoretycznie próbowała mi pomóc, bardziej bazowała na jakimś stereotypie, czy po prostu chciała się trochę powymądrzać, bo przecież podawałem i parametry tego agregatu i linki do strony, a oni pisali, to jest na pewno jakiś chiński agregat, który nie ma parametrów, albo że to nie jest dual, tylko na pewno to jest zwykły agregat i dlatego nie mam pełnej mocy na jednej fazie. Dlatego tutaj wyraźnie podaję te wszystkie informacje. Przyjrzyjmy się więc drugiemu pacjentowi, którym jest przecinarka plazmowa Ideal Expert 45 PFC. Dane techniczne tej przecinarki. Nie posiada ona HF, bardzo fajnie. Być może uda się ją wykorzystać na przykład do maszyny CNC. Ma maksymalny prąd cięcia 45 A, co jest takim trochę ewenementem, bo zazwyczaj te jednofazowe mają 40 A. I moc znamionowa 5,2 kW. Czyli widzicie, że mamy zapas, jeżeli chodzi o nasz agregat. Bo nasz agregat w szczycie przez 15 minut potrafi dać 6,8 kW. Ja tą przecinarką plazmową wykonuję raczej prace naprawcze. Czasem sobie dotnę kilka elementów, ale nigdy nie jest to jakaś dłuższa praca, tak więc nawet jeżeli to by była maszyna CNC, to raczej do wycięcia kilku elementów, więc naprawdę mamy dużą nadwyżkę mocy, przynajmniej tak by się wydawało. No i ta przecinarka plazmowa powinna działać na zabezpieczeniu 16 A, charakterystyka C. Czyli już samo zabezpieczenie nam mówi, no, że ten prąd pobierany z sieci no nie może być zbyt duży, bo to zabezpieczenie by nam wywalało. Dlaczego tak się w ogóle uczepiłem tej przecinarki? Ponieważ, tak jak wspomniałem, ona potrafi uciąć 28 mm i zrobiłem to u mnie w garażu
przy tych gigantycznych spadkach napięcia. No nie było to łatwe. Ja nie mogę jednocześnie ciąć i ładować powietrza do kompresora, więc tnę na zmianę, bo tego już moja sieć nie wytrzymuje. I liczyłem, że ten agregat rozwiąże po części ten problem. No i sami zobaczcie tą informację, że ta przecinarka świetnie współpracuje z agregatami prądotwórczymi. No i faktycznie, tutaj podany jest spadek napięcia i naprawdę zobaczycie potem, co się dzieje u mnie w instalacji, na garażu, jaki jest spadek napięcia. Mimo to ta przecinarka się nie wyłącza, tylko tnie. Problem pojawił się przy agregacie, gdy napięcie okazało się chwilami zbyt wysokie. Okej, znamy już dwóch pacjentów. Zobaczmy teraz, co się dzieje. Agregat odpalony, rozgrzany. Jak widać, parametry zasilania stabilne, czyli napięcie, prąd, częstotliwość, wszystko jest ok. Rzut oka na tabliczkę znamionową naszej przecinarki i próbujemy uciąć kawałek blachy 12. Agregat zasila tylko przecinarkę, sprężarka jest podłączona do sieci. Teraz przez chwilę nie będę nic mówił. Wsłuchajcie się też w pracę agregatu, obserwujcie parametry i zastanówcie się, czy faktycznie tak brzmi przeciążony agregat. I co? Agregat przeciążony? Wskazania wyglądają całkiem ok. Nic nie wskazuje na to, że mamy jakiś błąd napięcia, a jednak ten error F2, no to właśnie jest złe napięcie zasilania według instrukcji plazmy. Teraz dla porównania możecie posłuchać, jak pracuje pod spawarką, która daje dużo wyższe obciążenie i nic się nie wyłącza. Oczywiście spawarkę, którą widzieliście, znacie z innych filmów, jest to spawarka Ideal, też ekspert. 220 PFC, chociaż już jest bez PFC, bo jak wiecie, stara spawarka się zepsuła, na szczęście była jeszcze na gwarancji. No i serwis wymienił tę spawarkę na maszynę bez PFC. Podejrzewam, że gdyby tutaj było PFC, to bym nie pospawał tak samo, jak nie mogę ciąć plazmą. No więc zgadnijcie, jaka była moja pierwsza myśl, skoro mam plazmę PFC, a PFC w spawarce się zepsuło. I to właściwie bez powodu, no ale z tego co wiem, to te PFC były wadliwe, dlatego zostały wycofane i model został sprzedawany jako bez PFC. No oczywiście pomyślałem, że agregat miał jakieś niewygodne skoki napięcia dla mojej przecinarki plazmowej i uwaliłem PFC, dlatego ona przez chwilę tnie, coś jej nie pasuje i przestaje działać. Dlatego eksperymenty zacząłem od podłączenia plazmy z powrotem do sieci, bo tam miałem to sprawdzone. No i zobaczcie, jakie mamy wyniki. Ok, teraz zobaczymy sobie pobór prądu i kształt przebiegu. Jeżeli chodzi o przecinarkę, ustawiłem 39 amper, tak jak było podczas testów cięcia na agregacie. No i zobaczymy sobie, co tutaj będzie nam wychodziło. Mam takie gniazdko z kabelkami na zewnątrz i zapnę te cęgi na fazie, a my będziemy oglądać przebieg podczas cięcia i oczywiście odczytywać jaki płynie prąd. Uwaga, proszę zwróćcie uwagę na napięcie peak to peak na tym małym oscyloskopie i potem zwróćcie uwagę, jak to wygląda na zasilaniu przy agregacie.
No a skoro się już bawimy, mamy podłączony układ, to jeszcze mała chińska spawarka. Plazma ma PFC. A jak się zachowa spawarka, która pewnie nie ma PFC? To widać jakiś minimalny powrót prądu. O, to jest zwarcie. Jak widać, ta spawarka nie ma PFC i ten kształt nie jest już taki sinusoidalny, jak przy tym, jak pracowała przycinarka plazmowa. I tak wygląda pobór prądu z sieci. No w każdym razie w ten sposób przy okazji innych eksperymentów udało mi się zaprezentować Wam te cęgi. Być może takie cęgi Wam się do czegoś przydadzą, może nie wiedzieliście o ich istnieniu, a może nie wiedzieliście o tym, że na oscyloskopie możecie sobie to tak ustawić, żeby nie trzeba było przeliczać jednostek. Jak sami widzieliście, spadki napięcia są mega, 160 V, ale przecinarka plazmowa tnie. No i co ważniejsze, przecinarka działa, tak więc szukamy innego winnego. Być może winny jest w takim razie agregat. W tym celu poprosiłem o pomoc moich widzów, znajomych, ale jak na złość nikt z okolicy nie miał takiego agregatu, żeby sprawdzić tą przecinarkę. Bo jednak musi być to całkiem mocna maszyna. No i w tym momencie w sukurs przychodzi mi Marcin. No przypadek chciał, że cały czas byłem przekonany, że rozmawiam z moim widzem, a okazało się, że był to kolega z grupy na Facebooku Agregaty Prądotwórcze, bo tam też zamieściłem ogłoszenie, czy ktoś z okolicy nie ma agregatu, na którym mógłbym sprawdzić tą przecinarkę. A potem okazało się, że Marcin handluje agregatami, ale z rozmowy wiedział, że po prostu sytuacja jest trudna, że ta przecinarka nie działa, mógł po prostu mnie olać, a podjechał ze swoim agregatem, agregatem jednofazowym i przynajmniej tutaj rozwialiśmy pewne wątpliwości. Za chwilę zobaczycie na filmie, jakie były wyniki eksperymentu na agregacie jednofazowym. Ponieważ gdy dzwoniłem do serwisu Proton, to właśnie usłyszałem taką odpowiedź, że jest szansa, że ta plazma pójdzie na agregacie jednofazowym, no bo wtedy mamy dostępną pełną moc takiego agregatu. No na przykład weźmy ten. No to ten agregat, jeżeli on posiada moc, powiedzmy znamionową 6 kW, no to ta moc znamionowa 6 kW jest na cały agregat, a nie tylko na 3 fazy. No. Zawsze to była jakaś nadzieja, że być może AVR tutaj jest inaczej skonstruowane. Tak więc rozpoczęliśmy nasz eksperyment. No i oczywiście z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję Marcinowi, a Wam polecam kontakt, jeżeli chcecie sprawdzić Wasz agregat, jesteście tutaj w okolicy zasięgu Marcina, no to jest szansa, że po prostu do Was podjedzie z tym agregatem, bo to jednak jest dosyć ważne, sami widzicie, z takim urządzeniem potrafi być sporo problemów. Wydawałoby się, że będzie działać, a tutaj mamy takiego psikusa. Parametry. Nic nie dał, bo ona się jakieś harmoniczne muszą po prostu być. To jest... No tak, no może być właśnie to, że zakłóca sam AVR i to jest na przykład powodem. No i moi drodzy, jak już widzicie i słyszycie, niestety nie udało się. Plazma nadal wywala błąd, mimo tego, że mamy agregat jednofazowy. Dodatkowo widzimy, że prąd jest szarpany w szpilkach, a nie tak ładnie jak z sieci, czyli gdzieś zniknął ten nasz piękny sinus, a dodatkowo mamy straszne napięcie peak to peak. W każdym razie jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Marcinowi, rozwiał wiele moich wątpliwości, a także no naprawdę był bardzo pomocny i cały czas szukał dla mnie rozwiązania. No jednym z później proponowanych rozwiązań był agregat bez AVR. I teraz czytając komentarze, które dostawałem od Was, mam wrażenie, że byłaby szansa, aczkolwiek bałem się, bo jednak plazma jest elektronicznym urządzeniem, a taki agregat bez AVR, nazwijmy to, jest dosyć toporny. Lecz ja nigdy takiego nie używałem, nie wiem jakie są realne wahania napięcia i czy mogłoby to uszkodzić plazmę, czy nie.
obstawiam właśnie, że to PFC i AVR zakłócają się wzajemnie i to jest powodem, dla których nie chcą te dwa urządzenia ze sobą współpracować. Ok, teraz podłączę oscyloskop do mojego agregatu, bo tego jeszcze nie widzieliście, a warto mieć porównanie. Drugi dzień prób. Tym razem mała zmiana, agregat jest uziemiony. Wczoraj tego nie było. Wątpię, żeby to miało znaczenie, to raczej są kwestie bezpieczeństwa. No ale kto wie, według instrukcji powinien być uziemiony, tak więc jest uziemiony. No i mamy trochę niezbyt gruby przewód, ale powinien sobie poradzić. No i będziemy z tego samego gniazdka zasilać przecinarkę, która ma jakiś problem. Oscyloskop i multimetr pokazujący napięcie. Po prostu będziemy sprawdzali, czy wskazania tego wyświetlacza na agregacie są prawidłowe. Więc już nie będę tutaj może nagrywał tych wskazań na agregacie, bo już tyle kamer nie mam. Widzieliśmy to wczoraj, co pokazuje agregat podczas pracy z tą plazmą. A my sobie po prostu tutaj będziemy patrzeć, co wskazują te mierniki tym razem. W pierwszej kolejności odbędzie się test na poprzednich ustawieniach przecinarki plazmowej, czyli 40 A, ale serwis prosił też, żebym sprawdził, co się dzieje z ustawieniami na 25 A. No więc potem to zmienię na przecinarce. Tutaj tabliczka znamionowa dla serwisu. Przynajmniej na takim odcinku, co tutaj sobie pociąłem, przy ustawieniu 25 A dla plazmy wszystko działało jak trzeba. Ciekawa sytuacja, ale widocznie coś jest na rzeczy, skoro serwis akurat podał taką konkretną wartość. Ja niestety tnąc nie widziałem tutaj wyniku tego, co pokazywał oscyloskop. Być może jest tak, że agregat przy większym obciążeniu znacznie bardziej odkształca sinusoidy. To się dowiem dopiero oglądając ten film. A być może jest tak, że na przykład przecinarka plazmowa przy tym natężeniu nie wiem, lepiej sobie radzi. Czy może przy tym natężeniu jeszcze nie jest aktywny układ PFC, bo nie ma takiej potrzeby, nie ma takiego zapotrzebowania. No nie wiem, to już jest, że tak powiem, w tej chwili tajemnica serwisu. Wszystko się okaże. No mi pozostaje teraz tylko napisać do jednej firmy od przecinarki, do drugiej firmy od agregatu. No i zobaczymy, co tutaj się będzie działo. No i słuchajcie, tutaj obydwie firmy, zarówno serwis Ideala, jak i serwis Proton, starali się pomóc najlepiej jak umieli. Niestety obie strony stwierdziły, że jednak prawdopodobnie ten agregat jest po prostu za słaby do tej przecinarki. I faktycznie, po części może być to racja, bo wiadomo, dużo mocniejszy agregat, na przykład 40 kW, no to on będzie tak sztywny, że tej przecinarki on w ogóle nie poczuje. Tak jak ten już miał mniejsze problemy z utrzymaniem tej sinusoidy przy 25 A. Ale słuchajcie, ja się nie poddaję tak szybko. Szczególnie, że mam jeszcze jakieś pomysły i nadzieje, a do tego bardzo dobrych przyjaciół, na przykład z Energoelektroniki, czy chociażby z Forum Elektroda, którzy wyciągnęli do mnie pomocną dłoń i w sumie wspólnymi siłami udało nam się w końcu znaleźć prawdopodobną przyczynę. Ale o tym troszkę dalej. Po kontakcie z serwisem Proton skontaktowałem się z działem sprzedaży, powiedziałem, co powiedzieli mi serwisanci. No i powiedziałem, że ja bym chciał jeszcze potestować inne narzędzia, bo przez tą całą sytuację z tą plazmą no nie udało mi się sprawdzić konkretnie żadnych innych narzędzi i nawet nie wiem, czy ten agregat będę zwracał, czy jednak może do czegoś go wykorzystam. I tutaj naprawdę mega pozytywne podejście firmy Proton i to w dwóch kierunkach.
Po pierwsze, zaciekawiła ich moja sytuacja. Nie to, że umyli ręce od problemu, tylko faktycznie chcieli go rozwiązać i gdy ja powiedziałem, że mam jeszcze jakieś pomysły na rozwiązanie tego problemu, to byli bardzo ciekawi i chcieli dowiedzieć się, co może być powodem takiej sytuacji i jak sobie ewentualnie w takiej lub podobnej sytuacji poradzić. Podoba mi się to, bo to jest profesjonalne. Im więcej eksperymentów, tym więcej wiedzy i tym jesteśmy bardziej kompetentni dla naszych klientów. Tak więc ja skromnie poprosiłem o jeszcze jakieś pół godziny na dodatkowe testy, a pan mi powiedział, nie ma problemu. Jeżeli pan potrzebuje, to nawet 2 godziny niech pan sobie testuje, niech pan sobie wszystko sprawdzi, co pan chce. I dzięki temu wy macie te filmy. No i słuchajcie, pierwszym pomysłem na rozwiązanie problemu była wymiana plazmy na taką bez PFC, dodatkowo trójfazową. Tutaj pojawił się pewien problem, bo urządzenia, które pozwalały ciąć blachę 28, były albo stosunkowo drogie, albo miały strasznie duży pobór prądu. A ja szukałem czegoś, co zastąpi mi tą moją plazmę, co pozwoli mi przeciąć blachę 28, a jednocześnie wykorzysta pełną moc agregatu, korzystając z 3 faz. Niestety, na Hypertherma nie było mnie stać, dlatego testujemy plazmę Magnum. Ona co prawda ma wyższy pobór mocy niż pozwala na to agregat, ale pomyślałem, że po prostu nie będę ciął na maksymalnym prądzie. A za chwilę zobaczycie, co z tego wyszło. No i słuchajcie, niestety Magnum trójfazowy mnie zawiódł. No liczyłem, że będę w stanie ciąć na wyższym prądzie i przy tych parametrach, które tam się da ustawić, będę spokojnie w stanie przeciąć blachę 12 mm, skoro moja plazma jednofazowa radzi sobie z blachą 28 mm. A tutaj powiem wam, że ledwo upaliłem blachę 12. Oczywiście nie rozkręciłem plazmy na maksa. 50 amper ustawienie to było max i koniec końców zrezygnowałem z tego prądu, ponieważ agregat jest na etapie docierania i nie wolno go przeciążać i do pewnego czasu nie powinien on pracować na maksymalnym obciążeniu. W każdym razie plazma poszła niestety do zwrotu, a ja musiałem szukać innego rozwiązania. Okej. Nie ma tutaj miejsca na miękką grę, pora sięgnąć po ciężkie działa. Wzywamy na pomoc elektroników i specjalistów od energoelektroniki. Bardzo w temat zaangażowali się Maciek z Adamem. Nawet specjalnie przyjechali z Częstochowy, żeby zbadać temat. Podesłali mi też kondensatory, które za chwilę będę testował. Chłopaki, serdecznie dziękuję wam za pomoc. Drugi kolega o nicku TechExpert na elektroda.pl w sumie przypadkiem zaciekawił się moim tematem, bo skomentowałem jeden z jego filmów o PFC i też mega zaangażował się w temat, założył post na elektrodzie, ludzie tam pisali różne swoje pomysły. No i koniec końców mamy pewne rozwiązanie, ale po kolei. Tak jak już na początku mogliście stwierdzić, agregat fizycznie nie jest przeciążony. Tutaj coś jest elektronicznego, jakiś problem z AVR i PFC. Więc próbujemy do naszego obciążenia przecinarką plazmową dołożyć dodatkowe obciążenie pakietem kondensatorów, czyli obciążenie pojemnościowe. Okej, tak to wygląda. Mam nadzieję, że Maciek z Adamem dobrze to zrobili i te kondensatory mi nie wybuchną. No to cóż, testujemy. Najpierw będziemy obserwować wskazania na multimetrze, czy wzrasta napięcie, bo ponoć może być taki efekt. A jeżeli nie będzie tego efektu, to odpalimy plazmę i zobaczymy, co się dzieje. Na razie pierwsze ustawienie. No i teraz zgodnie z tym schematem podłączymy baterię kondensatorów, tu jest przełącznik. Najpierw ustawimy jedną wartość, potem drugą, zobaczymy, może to pomoże.
No niestety, nie wiem czy to było widać, ale przy pierwszym ustawieniu pokazywało nam 240 V, a przy drugim aż 270. Spróbujemy jeszcze raz, 240 to powiedzmy jeszcze w miarę dopuszczalne dla sieci. Zobaczymy jak zareaguje na to przecinarka. No i słuchajcie, jak było widać i słychać, obciążenie pojemnościowe niestety nic nam tutaj nie pomogło. Przecinarka dalej reaguje tak samo błędem za wysokie napięcie. No to teraz spróbujemy dodać dodatkowe obciążenie rezystancyjne. Mamy taką opalarkę 200 W, do tego jeszcze farelkę. Zobaczymy w takim razie, jak to będzie się zachowywało. Chociaż teraz nie jestem przekonany, czy mam z tego etapu nagrania. Na pewno mam, jak podłączam farelkę i opalarkę i z tego mam też wyniki na oscyloskopie. Ale test z obciążeniem rezystancyjnym był chyba wykonany jednak poza kadrem. Ok, wykonam teraz dwa eksperymenty na potrzeby tej przecinarki plazmowej. Pierwszy eksperyment to będzie obciążenie rezystancyjne. Mam tutaj taką jakby farelkę, która jest zmontowana w piecyk gazowy. Dwa razy po 900 W. No i opalarkę 2000 W. No i zobaczymy jakie będą wskazania, jak sobie będzie radził agregat. To będzie pierwszy test. A drugi test to będzie obciążenie silnikiem. No powinien być transformator z tego co tam kolega pisał na elektroda.pl, ale no nie mam takiego transformatora, napisał, że może być też silnik. No to mam silnik z kompresora, no to jest niestety jedyny silnik taki mocny, jak tam kolega sobie zażyczył, czyli 2,2 kW. Nawet 2 kW według tego co tu jest napisane. No w każdym razie, no puszczę ten kompresor na pusto, tak, otworzę mu wylot powietrza, no jakieś tam obciążenie na pewno będzie miał, ale no nie będzie, że tak powiem, pompował tego powietrza do pełna. No to jest jedyne co mogę zrobić, jeżeli chodzi o ten silnik indukcyjny. Ha, i co? Udało się. Oczywiście zgodnie z prawem Murphy'ego sprawdziliśmy obciążenie indukcyjne na samym końcu. Musieliśmy przejść przez etap obciążenia pojemnościowego, rezystancyjnego. Dlaczego nie zaczęliśmy od indukcyjnego? Nie mam pojęcia, ale zobaczcie, nawet kształt prądu się poprawił. Poprawiła się sinusoida. Jest całkiem nieźle. No i oczywiście przecinarka plazmowa nie wyrzuca już błędu. Teraz muszę tylko znaleźć jakieś bardziej eleganckie rozwiązanie niż silnik 2 kW z kompresora. Bo ja tego kompresora potrzebuję też, żeby ciąć plazmą, tak więc to nie jest takie łatwe. Wiemy już, że jeżeli podłączę silnik z kompresora jednocześnie z plazmą, to plazma tnie, nie wywala błędu. Ale tu mamy 2 kW silnik i być może wystarczy coś mniejszego. Planuję użyć w tym celu silnika z wiertarko-frezarki z Zosia, który podobno ma 500 W. Ewentualnie jeszcze dołączę w obwód silnik z tej wiertarki, aczkolwiek tutaj wydaje mi się, że ta wartość jest oszukana. Jest napisane 750 W, ale w porównaniu wielkościowym tego silnika z silnikiem Zosi to raczej nie ma co wierzyć. Po prostu potem zmierzymy sobie pobór prądu przez ten silnik, przez tamten silnik i będziemy mniej więcej wiedzieli, na czym stoimy. Teraz wchodzi Zosia, 43 ampery.
zawiertarka! Mała wiertarka to za mało, nie działa! No słuchajcie, mamy pełen sukces. Wiemy już, jak rozwiązać ten problem. Wiemy, że potrzebne jest obciążenie indukcyjne. Jeżeli ktoś się zna na tych tematach, jeżeli ktoś jest elektronikiem lub nie wiem, no po prostu ma doświadczenie i wiedzę w tych kwestiach, to chętnie poczytałbym komentarze opisujące zjawiska, które tutaj zaszły, co żeśmy zrobili, dlaczego teraz to działa, dlaczego to się poprawiło. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania uzupełniające w komentarzach. Jak widzicie, silnik 500 W z Zosi wystarczy, żeby ta przecinarka plazmowa mogła chodzić, nie wrzucała błędu. Poprawił się sinus, nie tylko jeżeli chodzi o napięcie, ale także i o pobór prądu. Jeszcze raz ogromnie wszystkim dziękuję, którzy mi pomagali przy tym projekcie. I pozwólcie, że na tym etapie będę pomału kończył, bo jest już druga w nocy. Ten film, zanim umieszczę na YouTubie, to będzie pewnie trzecia, a ja rano jadę na grzyby. Pamiętajcie, że wszystkie niezbędne linki zostawiam wam w opisie. Nie zapomnijcie subskrybować tego kanału, lajkować, piszcie komentarze, dzielcie się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami. Może mieliście podobną sytuację, może też jakieś urządzenia wam nie działały i znaleźliście na to rozwiązanie. Śmiało piszcie o tym w komentarzach. Jak widać, wszyscy, co twierdzili, że agregat jest byle jaki, że to pewnie chiński szajs i to się do niczego nie nadaje, po raz kolejny się mylili. Najpewniej nie jest to wina agregatu, tylko po prostu niefortunnego zbiegu okoliczności PFC z AVR. No niestety nie miałem możliwości sprawdzić tego na przykład na dużo większym agregacie, czy chociażby na agregacie jakimś markowym. Być może w tych agregatach kilkukrotnie droższych tej samej mocy jest jakieś bardziej zaawansowane AVR, które po prostu poradziłoby sobie z tym PFC. No a tutaj mamy taką sytuację, jaką mamy. Jeżeli któryś sprzedawca z mojej okolicy chciałby się zmierzyć z moją przecinarką plazmową, chociażby po to, żeby właśnie nabyć nowej wiedzy dla przyszłych klientów, no to zapraszam. Ja też bardzo chętnie zdobędę nową wiedzę, doświadczenie. A teraz już pomalutku kończę. Jeszcze raz dziękuję wszystkim patronom wspierającym, pomagającym mi w tej akcji, dobra, już jest późno. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, hej!